Kamala Harris zdecydowanie wygrała debatę z Donaldem Trumpem. Będzie tylko jeszcze gorzej, a szewc bez butów chodzi. To są szybkie awaryjne kroniki szalonej Ameryki. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Nawet nie wiem, czy będę miał czas zmontować to, bo trochę, tak jak powiedziałem, szewc bez butów chodzi. Dzisiaj mam wiele wejść. Będę w otwartej konserwie. O 20.00 będę na debacie w kanale Zero, bardzo prestiżowo. Tak jakby wszyscy tak mówią, o, to już pan robi karierę. Przecież ja jestem w największej stacji informacyjnej w Polsce, Telewizji Republika, to co to jest za kariera pójść do kanału Zero? Ale pomyślałem, że muszę coś krótkiego chociaż nagrać. I tak jak powiedziałem na początku, zdecydowanie ja jestem przekonany, że Kamala Harris tę... Debatę wygrała. Mógłbym się rozwijać bardzo. Mówić o tym, że czasem niektórzy mylą to, z kim, z którym kandydatem się bardziej zgadzają, mylą z tym, kto lepiej sobie poradził w debacie. Otóż ja się bardziej zgadzam z Donaldem Trumpem, to jest raczej naturalne, natomiast lepiej w debacie poradziła sobie Kamala Harris z bardzo prostego względu. Otóż stworzono dla niej warunki wygrania tej debaty, które były dosyć proste, bo przez cały ten okres od czasu wymiany, Harris, na, znaczy wymiany Bidena na Harris, stworzono takie wrażenie u Amerykanów, że ona unika mediów. I teraz, jak ja powiedziałem, że stworzono takie wrażenie, to powiedziałem błędnie, bo ona unika mediów. Przeprowadzono z nią jeden wywiad, po którym nawet dziennikarka CNN Dana Basz powiedziała Trudno kogoś dopytywać trzy razy, jeżeli ktoś autentycznie odmawia, odmo, odmawia odpowiedzi na pytanie. Ale wszystkie teraz media są zachwycone, bo Kamala Harris wcale już mediów nie unika, bo przeprowadziła ten jeden wywiad. Jak się trochę kamera trzęsie, muszę trochę tutaj psa głaskać, bo jestem dzisiaj multitasking. Tak? E, I trochę podobnie jest z tą debatą. To znaczy, wśród republikanów stworzono takie wrażenie, że Kamala Harris. Unika mediów dlatego, że nie jest w stanie st złożyć razem dwóch zdań. I rzeczywiście jest mnóstwo jej wypowiedzi, chociażby gdy mówi sama z siebie, jak podczas tego przekazania zakładników, że to pokazuje, jak ważna jest dyplomacja i jak ważne jest mieć prezydenta, który rozumie, jak ważna jest dyplomacja, i to są te słynne sałatki słowne. Natomiast ona została przygotowana przez pięć dni. Czy tam więcej jeszcze, przez stage management, tam prawda, aktorstwo, ktoś się wcielał w Trumpa, żeby mówić te okrągłe formułki, których, które mówiła, i to wyszło tak, jak wyszło wyszło nieźle. Były kilka momentów, kiedy wręcz. Wydawało mi się, że lekko przyszpiliła Donalda Trumpa. Tak? Oczywiście, trzeba uczciwie powiedzieć, w przeciwieństwie do tej pierwszej debaty CNN, tutaj sprzyjający byli ci moderatorzy. Trump był fakt czekowany kilka razy. Najgłupsza rzecz, którą powiedział, oczywiście ona nie jest całkowicie. Sfalsyfikowana jeszcze o tym, że w Springfield, Ohio, migranci zjedli psy. Natomiast generalnie ci prowadzący, ten prowadzący mężczyzna powiedział, że e, rozmawiali z władzami miasta i nie było żadnych e, dokumentów na temat tego, że psy zostały zjedzone, czy PETS, tak? czyli psy albo koty, e, tak zwane pupile, zostali zjedzeni. Natomiast jest tyle innych przykładów, gdzie ktoś zostaje e, e, zamordowany, zgwałcony przez nielegalnego migranta, gdzie progresywni prokuratorzy, tych ludzi nie ścigają w odpowiedni sposób, i wystarczyło przytoczyć dwie takie historie. Mógł to zrobić Trump e, i powiedzieć. I do tego doprowadziła administracja Bidena, a kto koło niego był? Prokurator Harris, która też za to odpowiada. Ale nie, Trump tego nie był w stanie powiedzieć, nie był na tyle przygotowany, żeby taką rzecz powiedzieć. I to jest niezwykle frustrujące dla mnie, mówiąc szczerze, jak ja oglądam tę debatę, ale mówiąc szczerze, tego się spodziewałem. Po dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to była, kiedy Trump na jednym z wieców się chwalił, jak on wspaniały robi przeplataniec, że od czegoś zaczyna. Potem porusza dziewięć różnych innych tematów, a na koniec to wszystko się zbiega w ten jeden wątek, strumień świadomości, wspaniale. I jeszcze profesorowie literatury angielskiej, którzy są jego znajomymi, mówią, że nikt nie widział czegoś takiego w historii. No i niestety, jeżeli ktoś ma takie przekonanie, że to wszystko jest wspaniałe, to potem takie są efekty. A druga rzecz, której, która sprawiła, że ja się nie spodziewałem niczego dobrego po Trumpie w tej debacie, jest to, że jego głównym doradcą i przygotowującym go do tej debaty był Matt Gates, którego ja rzeczywiście osobiście nie cierpię, ale niezależnie nawet od tego, jaki ja os do niego mam osobisty stosunek, to jest to lojalista. I jak ktoś mi media prawicowe próbują wmówić, że Matt Gates jego rolą było to, żeby zadawać Trumpowi trudne pytania i żeby go stawiać w trudnej sytuacji, no nie, na Boga nie. I teraz powiedzmy sobie jasno, to nie jest tak, że. Harris wyciągnęła przed Trumpem coś, że on się jąkał bla 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 i nie był w stanie się wytłumaczyć. Problem Trumpa polega na tym, że on zamiast mówić konkretami, mówił ogólnikami, które zawsze się sprowadzały do jednego. Oni zrobili najgorzej, nigdy tak źle nie było, ale konkretów brakowało, a tych konkretów nie brakuje, i to jest frustrujące. A drugie, że za moich czasów było najlepiej, jak tylko człowiek sobie może e, wyobrazić, do tego stopnia, że po raz kolejny, co dla mnie jest już a, jakby szczególnie pod względem republikańskich wyborców i ich mobilizacji, po raz kolejny broni Trump swojego dorobku z Pandemii, no który po pierwsze, Trump odpowiadał za to, że Antony Fauci był odpowiedzialny za te wszystkie dyrektywy i tak dalej. On jemu dał wolną wolę. A po drugie, to ten okres nikomu się dobrze nie kojarzy. Nikt go dobrze nie wspomina. Ludzie tracili pracę i tak dalej. Tak? E, natomiast no, ten chaos u Trumpa był no, zatrważający momentami. Tak? No, jeżeli zamiast tego, co ja powiedziałem, czyli opowieści, można było... Dwie opowieści tutaj wykorzystać. Opowieści o ofiarach nielegalnej imigracji, które, które są realne, i drugie opowieści o amerykańskich żołnierzach, którymi części. Odmawia ta administracja, tak jak było ostatnio w Arlington, że z rodzinami tych 13 żołnierzy, którzy zginęli w Afganistanie podczas katastrofalnego wycofania się administrowanego przez administrację Biden-Harris, nie spotkał się ani Biden, ani Harris. Ona, on przypomniał o tym Trump, ale to nie było wystarczająco wyraźne, moim zdaniem, i to jest ten problem. Bo Kamala Harris, jak powiedział Trump, musiała spotkać się z jakimś sorority, czyli z braterstwo, siostrzeństwo takie uniwersyteckie. Prawda? Natomiast jak już zaczynał mówić Trump, to to było tak chaotyczne, na przykład Kamala Harris zarzuciła mu, że ludzie wychodzą z jego wieców. I po prostu to jak zaczął odpowiadać? Najpierw zaczął mówić, że wcale nie wychodzą, bo na jego wiecach jest wspaniale. Okej, okay, to jeszcze ten. Potem powiedział, że Harris nie ma wieców w ogóle, albo ludzie są podstawieni autobusami. Potem zaczął mówić, że w ogóle to będzie trzecia wojna światowa. O tym jeszcze powiedzmy. Nie odpowiada na zarzut, który moim zdaniem był celny w wykonaniu Harris, że to on. Czy jego stronnicy polityczni, ale umówmy się, wszyscy wiedzą o tym, kto obserwuje amerykańską politykę, że ten Immigration Bill, można go krytykować, ja nie uważam, że on był idealny, ale w takiej debacie to był celny strzał, że mówisz, że trzeba zabezpieczyć granice, a kiedy my ponadpartyjnie ustaliliśmy Immigration Bill, który by wysłał dodatkowych e, strażników granicznych na granicę, to ty. Zatrzymałeś tę legislację w Izbie Reprezentantów, czy twoi sojusznicy, ale na twoje polecenie zatrzymali, dlatego że chciałeś, żeby kryzys był większy. I Trump, za nim, zamiast odpowiedzieć na to, na przykład krytykując ten Bill, bo to można by było zrobić, zaczyna mówić o III wojnie światowej, zaczyna mówić o wiecach, a na końcu mówi o zjadaniu psów przez imigrantów w Springfield. I Najlepiej pokazuje ten jego taką niemoc, moim zdaniem, w tej całej debacie, że kiedy zamiast powiedzieć o tych faktycznych przykładach, to nagle pojawia się taki moment, w którym on mówi, że oni, czyli administracja, demokraci, nie wiem jak to jak ogólnie, chcą dokonać operacji zmiany płci na nielegalnych migrantach, którzy siedzą w więzieniach. I to jest po prostu. Zamiast mówić o tych propozycjach, które przecież zostały podpisane przez kandydata na wiceprezydenta Tima Wolca, może był jakiś przykład migranta, który dokonał najpierw przestępstwa, potem był w więzieniu i dostał pieniądze ten. Natomiast to nie jest problem, który jest jakiś w ogóle dotykalny dla przeciętnego wyborcy. Tak? To znaczy, i teraz, żebyśmy mieli jasność tutaj w tym, co ja mówię, Trump nie przegrał tej debaty dlatego, że to, co on mówi, było bez sensu zupełnie, że Kamala Harris miał jakieś wspaniałe plany. Ona, ona na końcu powiedziała: a Ja mam plany, i tak dalej. I te plany oczywiście można krytykować, ale był taki, ten problem tej debaty był taki, że Trump nie wykorzystał tego podstawowego, tej podstawowej wady Kamali Harris, bo skoro ona unikała tych mediów, unikała konfrontacji z tym prostym faktem, że ona jednocześnie jest nadzieją, ale jednocześnie jest częścią tej administracji, która Amerykanom tę nadzieję odebrała, tak. To, to jest pewna wada. I chodzi o to, że dlatego, moim zdaniem, przygra, nie, wygrała Kamala Harris tę debatę, bo Trump nie doprowadził do tego, że ona musiała się z tym skonfrontować. No. Bo tak naprawdę to padło dopiero, wiecie, kiedy w ostatnich uwagach Trumpa, które były pewnie jak niewiele z jego wypowiedzi wcześniej przygotowane, kiedy zadał je bardzo proste pytanie: Skoro ty mówisz, że masz plan, skoro ty mówisz, że masz wspaniałe pomysły, to dlaczego tego nie zrobiła? Dlaczego tego nie zrobiłaś? I mam wrażenie, być może to jest też moja subiektywna wizja. Pewnie są wyborcy Trumpa, którzy byli poruszeni przez to, co on mówił, ale moim zdaniem Trump przede wszystkim konwencja mu nie sprzyjała. O ile wcześniej wszyscy zwracali uwagę na to, że Biden wygląda na zmęczonego, zagubionego, z, otwartą, z otwartymi ustami, to ja szczególnie na początku tej debaty patrzyłem, że Trump miał strasznie zwężone oczy. Nie wiem, czy to było światło, czy cokolwiek, ale takie wrażenie moim zdaniem miał ten, kto, kto go. Hmm, kto go oglądał w ten sposób. No i oczywiście, tak tak jak powiedziałem, ci prowadzący byli niesprawiedliwie nastawieni negatywnie do Trumpa, bo jego fakt czegowali przykład w sprawie Springfield, ale jak Kamala Harris powiedziała, że żaden aktywnie służący Żołnierz amerykański teraz nie, nie, nie jest w miejscu walki nigdzie na świecie, to jest ewidentny fałsz, który bardzo łatwo można zweryfikować, bo Amerykanie walczą z Huti, jest operacja przeciwko ISIS na Bliskim Wschodzie i to tak naprawdę jest splunięcie w twarz tym, którzy służą stan, w, w imieniu Stanów Zjednoczonych na całym świecie i którzy narażają swoje życie. Tak? Ale ani nie zrobił tego Trump, ani nie zrobili tego e, prowadzący. Już nie mówiąc o tym, że wracała do tego Charlottesville znowu, Trump powiedział, że są dobrzy ludzie po dwóch stronach, ale fakt jest taki, że szerszy kontekst jego wypowiedzi jest potępieniem neonazizmu i tak dalej. I to już nawet niektórzy liberałowie tak przyznają. Tak? No generalnie, moi drodzy, sytuacja jest moim zdaniem taka. Pytanie, czy będzie następna debata. Przetrwała Kamala Harris tę debatę, co, to, co do tego nie ma wątpliwości. To, czy będzie następna debata, będzie decydowały moim zdaniem sondaż. Bo rzeczywiście ten ostatni sondaż Siena Pol wprawił trochę demokratów w popłoch. Natomiast oni nie są na tyle w popłochu, żeby Kamala Harris zaczęla, zaczęła atakować Trumpa czy wymyślać jakieś rzeczy na poczekaniu. Ona się trzymała scenariusza, który był napisany, odpowiedzi na pytania. I teraz nawet nie, nie trzeba mówić, że te pytania były ustalone z, z prowadzącymi, bo wystarczy spojrzeć na sondaż. I te pytania były, są przewidywalne, dlatego, że się pyta Amerykanów, jaka sprawa jest dla ciebie najważniejsza. To mamy ekonomia, migracja, i gdzieś tam jeszcze poniżej mamy stosunki międzynarodowe i wojny na świecie, prawda, które się toczą. Tak? Ale ekonomia jest najważniejsza, więc wiadomo, że pierwsze pytanie będzie to, czy dotyczyło ekonomii. I Kamala tak naprawdę mogła zaimportować do swojego mózgu całą przemowę z Konwencji Demokratów o Opportunity Economy, prawda, i tam robić te wszystkie te. Natomiast mówię, problem. Ogólnie z prawicą dzisiaj jest taki I na tym zakończę te, bo, bo naprawdę nie mam tak super dużo czasu. I wa bardzo was za to przepraszam, że ci, którzy są najwierniejszymi widzami tego kanału, a tak jak powiedziałem, szewc bez butów chodzi czas. Problem dzisiejszej prawicy jest taki: że ona nie dostrzega podstawowych różnic, że nie dostrzega tego, jaka jest różnica pomiędzy tym, że ktoś jest, tak jak Trump był w debacie z Bidenem, pewny siebie, i pewny tego, że jego przeciwnik z nim przegra. Niż tego, że ktoś jest niby pewny siebie, ale tak naprawdę ma takie poczucie, że to jest niesprawiedliwe, że on z takim przeciwnikiem mógłby przegrać. To jest zupełnie co innego, tak? bo jedno to jest pewność siebie i chęć otwarcia się, bo wiesz, że im dłużej rozmawiamy, tym on lub ona wypada gorzej, a tym drugim jest taki chęć żalu do świata, dlaczego ja nie wygrałem w roku 2020, skoro to też był Joe Biden, który już wtedy był warzywem, teraz wszyscy przyznali, że on był warzywem, czyli to wszystko było oszustwo, jak to jest dopuszczalne, tyle mi rzeczy starali się zrobić i tak dalej, i tak dalej. Ale to niestety ta psychę Kandydata przenosi się na wyborców. Jak ja patrzę na Kamala Harris, ma wizytę podczas y, przygotowywania się do debaty, spontanicznie weszła do. I przecież mnie to wkurza także ten. Już nie mówię, że ten sklep z przyprawami to są ludzie, którzy chyba w roku 2020 napisali na swojej stronie facebookowej, że jeżeli jesteś republikaninem, to nie licz na to, że my w naszym sklepie z przyprawami będziemy dla ciebie mili, prawda? Natomiast ona tam weszła i ktoś ją zapytał, jaki jest twój ulubiony mo moment y, przygotowania do debaty, i ona powiedziała, ha, wizyta w tym, y, w tym sklepie i się zaśmiała tym swoim kaką, tylko że i patrzę na komentarze republikanów Maga, i oni wszyscy mówią, no to jak ona się kompromituje. Na no, naprawdę jakby to, że wam to się nie podoba i to, że mi się to nie podoba, to jest jedno, ale Pogodzenie się z faktem, że są ludzie, którzy to patrzą, mówią: O Jezu, jakie uroczy! Ona poszła do sklepu, kupiła, jest taka jak ja, mama, robi sklep, o, trochę relaksu, polityka nie jest taka ważna. Rozumiecie, jak to działa, no na Boga. No. I niestety, takie mówienie: Ja nie wyobrażam sobie, że ktokolwiek byłby sobie w stanie zagłosować na ten, sprawia też, że potem, a nie pogodzisz się z porażką, ale. Zanim dojdzie do porażki, to i tak ty uznajesz się moralnym zwycięzcą, więc nie widzisz potrzeby, żeby się przygotować do tego, żeby przekonać tych, którzy ewentualnie na ciebie jeszcze nie chcą zagłosować, bo i tak już wiesz, że jak będzie porażka, to tak naprawdę ona będzie kolejnym dowodem na to, jakim to wszystko jest oszustwem i jakie to wszystko jest niesprawiedliwe. Więc jeżeli e, szukacie kogoś, kto powie, że świat jest niesprawiedliwy i tak dalej, to dzisiejsza prawica z Trumpem na czele jest znakomitym, tylko że. Jakby zapominamy o jednej rzeczy, że to nie są terapeuci, to nie są e, ludzie, którzy mają nam napisać e, książki o tym, żebyśmy my sobie poradzili z, po, z doświadczeniem klęski, jakąś wojną, którą wszyscy przeżyliśmy, to są politycy. Którzy mają sprawić, że właśnie tego nie przeżyjemy, prawda? To są politycy, w których my wierzymy, dlatego, że wierzymy dlatego, że chcemy, żeby było inaczej. A jeżeli oni już z góry nam obiecują perspektywę taką, że to albo będzie zwycięstwo, albo zwycięstwo moralne, bo i tak porażka będzie dowodem na to, że my jesteśmy lepsi, a oni są niesprawiedliwi, to pytanie jest takie, no po co w ogóle bawić się w politykę, skoro my i tak wiemy już, jaki będzie wszystkiego koniec? Ta końcówka była bardzo pesymistyczna, ale nie chciałbym, żebyście mieli wrażenie, że to oznacza, że Trump przegrał wybory. Moim zdaniem... Zmiana jest niewielka. Nie spełniło się tylko to, na co wielu liczyło, i może ja do tej grupy, chociaż od, już w ostatnich dniach tej, tej nadziei się pozbyłem, że nastąpi, nastąpi jakaś efektowna demistyfikacja Kamala Harris. Nie będzie, nie będzie demistyfikacji Kamala Harris, tak jak nie było spodziewanego rozpadnięcia się dezintegracji demencyjnej Joe Bidena w roku 2020. I pytanie do Trumpa jest takie, i pytanie do jego całego teamu, jest takie, czy mogą zaakceptować ten fakt, że tego nie będzie. A jednocześnie patrzeć, szczególnie w tych marginach, co zrobili bardzo mądrze w roku 2016, być może właśnie dlatego, że nie wierzyli w swoje zwycięstwo do końca, żeby mądrze do tego podejść. I moim zdaniem, Trump ciągle szansę w tej kampanii ma. Nie ma, nie ma w ogóle tutaj nic decydującego w tej debacie. Oprócz tego, że w tych nisko postawionych bardzo poprzeczkach. Przez nie Kamala Harris prze, przeskoczyła i to tak, tak samo dotyczy tego wywiadu, który też był dziwny, śmieszny i tak dalej, ale przeskoczyła tę, tę poprzeczkę. Nie mówiła bez sensu, nie mówiła tak jak w innych wywiadach, gdy była wiceprezydentem. Tak samo przeskoczyła tę poprzeczkę debaty. Czy Amerykanie, którzy w Siena powiedzieli, że dużo więcej jest Amerykanów, którzy ciągle nie wiedzą, e, kim jest Kamala Harris, za co, jakie jest jej zdanie w różnych kwestiach, teraz zmienią swoje zdanie? Mówiąc szczerze, wątpię bo ciągle pewnie nie wiedzą, kim jest Kamala Harris, ale znowu, druga strona musi zaakceptować yy, fakt, że elektorat amerykański, być może na całym świecie, no jest w stanie się z tym pogodzić, jak ta kobieta z reklamy tego środka, że masz efekty uboczne, że schudłeś. No jestem w stanie się z tym pogodzić, że nie wiem, co to jest tak naprawdę, kim będzie ten prezydent. Dobra, miłego dnia i zobaczymy się pewnie albo jutro, albo na pewno już w piątek podczas Trzech Panówka. Do zobaczenia.